Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Jedi Survivor. Moi drodzy, Jezus Maria, jakie te ostatnie dni są naprawdę wypchane totalnie wszystkim, a ja już łapię chrypę. Tak, nie ma kamery w tym filmie, głównie ze względu na mój stan zdrowotny, nie wiem czy śledzicie moje social media, ale niestety złapało mnie przeziębienie, które tak naprawdę jest aktywne już od paru dni, ale wiecie co, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Niestety w tej chwili jest na takim etapie, kiedy już nie mam gorączki, nie mam zawalonych zatok, nie jestem wyłączony z życia na 100 godzin, ale niestety łapie mnie chrypa oraz łapie mnie katar, dlatego też mam trochę nosowy głos, trochę moje gardło, mam wrażenie, brzmi dziwnie. Będę pewnie chrząkał za każdym razem, jak będę miał okazję, żeby je oczyścić, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w graniu. Kamery nie ma, jeżeli mnie znacie. Kamerę wyłączam, jeżeli naprawdę nie czuję się na siłach, żeby być oświetlany przez lampy i dodatkowo oglądany przez wszystkich dookoła, bo wyglądam jak wyglądam. Tak więc, moi drodzy, zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię z Jedi, a ja ruszam przed siebie. Pokonaliśmy dziewiątą siostrę. Dziękuję wam w ogóle za wszystko, co mi piszecie i mówicie na temat tego świata, ponieważ dla mnie to jest ciągle jakaś nauka. Droid Gong. Na przykład fakt, że dziewiąta siostra niekoniecznie zginęła w poprzedniej części. Ja sobie obejrzałem walkę z dziewiątą siostrą z Fallen Order I faktycznie ona nie zginęła na naszych oczach, a jak można się domyślić w wielu filmach, serialach i uniwersach, jeżeli dosłownie nie widzisz człowieka przekrojonego na malutkie kawałeczki niczym na gulasz do szybkowaru, to prawdopodobnie wróci do życia. Zresztą dokładnie tak było z Darthem Vaderem. Po prostu nie miał ręki, nie miał nogi, cały był spalony, ale jakoś go wyciągnęli. Tak więc dziewiąta siostra przeżyła, ale coś czuję, że tego profesjonalnego ciachnięcia po gardle mieczem świetlnym raczej nie przetrwała. Wracamy na modliszkę. Jeśli reszta się wydostała, spotkają się z nami w hangarze. Jeśli nie... Oj, wracamy. Sytuacja obecnie nie wydaje się być zbyt pozytywna, muszę przyznać, ponieważ, no cóż, wszyscy dostaliśmy tutaj giga w pierdol. Dziewiąta siostra mocno nas tutaj poskładała. Może ja nie lubię zabawy z tymi wszystkimi przeciwnikami, ale mają podwójne miecze! O, nie wytestowałem nowe umiejętności, którą sobie kupiłem. O, ale niedługo kupię jeszcze jedną. Mamy podwójne miecze i podwójny miecz? No, nie wiem, jakoś będę pewnie się mylił, wymawiając te wszystkie nazwy postaw, które sobie będę odpalał, ale mniejsza z tym. Strzelamy liną i lecimy przed siebie. Czyżby lina miała polecieć prosto w ten ekran? Oj tak, prosto w naszą twarz! Boże, jak to wiele jakby sugeruje, mam wrażenie. Bardzo sugestywny przekaz. Dobra, Kal, mam nadzieję, że dasz radę pobiegać po tych ścianach tak całkiem profesjonalnie. Ale dobra, mamy jeszcze linkę. Ja jestem cały czas na PC-cie i wierzę, że PC będzie działał coraz lepiej, plus nadal działa lepiej niż jakkolwiek działała przedtem wersja PlayStationowa, dlatego będziemy się jej trzymać. Jo! O Jezus Maria. O nie, nie pokroiłem go do końca, halo! Dobra, mamy tutaj jakiegoś poważniejszego przeciwnika, ale wiecie co? Pieprzyć to, ja chcę się skupić na tych dwóch, trzech grzmotach, tego załatwimy i dobra, możemy się teraz bić. A tak, o, jaki potężny, halo! Dobra, spróbujmy w takim razie. Jo, mega kontra, nie do uniknięcia. Zużycie mocy. Oczywiście, że mamy teraz wrogów, którzy będą nam robili większe kuku niż ktokolwiek wcześniej. A ja nie mogę wpadać w taką furię po prostu łojenia go atakami jak leci. Muszę blokować, muszę kontrować, muszę unikać. Muszę każdą walkę w mocnym stopniu przemyśleć. Jo, najlepiej oczywiście wyprowadzać te ataki perfekcyjnie, ale wiecie no, nikt nie jest idealny. Nie mogę mu zamieszać w głowie, ale mogę zrobić unik, uciąć mu rękę, przeskoczyć na bok i rozwalić dokumentnie. Dziękuję bardzo. Hehehe. Uwielbiam te animacje chowania miecza. Żałuję, że Kal szybciej go nie chowa po pokonaniu wrogów. Ale nienawidzę, jak dwóch do mnie strzela, albo trzech strzela i mam jeszcze jakiegoś takiego inkwizytora przepotężnego. Dobra. Jedi ledwo się zaczął, ja jeszcze się nie wkręciłem w używanie mocy. Mam przyciągnięcie, mam pchnięcie, mam to, wiecie, merdanie w umyśle, więc to wszystko jeszcze do ogarnięcia. Aha, dobra, myślałem, że coś chociaż powiemy. Żerć kontroli ruchu lotniczego, świetnie. Zdobywamy informacje o tym świecie, takie troszeczkę bym powiedział, no niekoniecznie mi do szczęścia potrzebne. Nie muszę wiedzieć, że to jest żerć wieży kontroli lotów, ale dobra, niech wam będzie. Włazimy na kraty i lecimy przed siebie. Straszliwe tutaj będziemy musieli wykonywać manewry, żeby się poruszać po tym wszystkim. Czy ja muszę tu przeskoczyć na jakąś inną linę? Zdecydowanie, BD, mam nadzieję, że twoje... Nie wiem, żyroskopowe nóżki i uchwyt, za który ja się trzymam, jest dość wytrzymały.
Nie wiem, dlaczego nóżki miałyby być żyroskopowe. Ha, ha! Znalazłem kolejne odłamy. Proszę, proszę, priorytet. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to jest używane. Jeżeli wymień na nagrodę u odpowiedniego sprzedawcy... Okej. Czyli nawet nie wiem, komu mógłbym to spylić. Rozumiem, no. Nie zawsze mamy taką jasność. Chociaż powiedziałbym, że priorytet nie może być jakąś super nową rzeczą w tym kosmosie i Kal powinien raczej ogarniać, ale nie będę komentował. Dobra, gdzie jest modliszka? Gdzie jest w ogóle całe to miejsce, do którego my zmierzamy? Jak dużo jeszcze musimy pokonać trasy? Plus, odpaliłem sobie wspomaganie nawigacji. Podobno na otwartych planetach się przydaje. Ekipa, to ja, Bode, spokojnie. Dzięki temu synowi Gandarka. Oberwałeś. Dam radę. Co z inkwizytorką? Martwa. Ale Gaps. I bliźniaki. Powinienem był. Wiedzieli, na co się piszą. Musimy się dostać na górę i przesłać informację Sogarerze. Tak, uczcimy poległych. Racja. Ta, Bidi, wezwij statki. Liczyłem na lepszą obsługę parkingową. Brawo. Osłonisz nas? Tak jest. Dobra. Ściągnij ich ogień. A ty im dowal. Mamy wsparcie snajpera, rozumiem. No dobra. W ogóle, dwie rzeczy. Dla każdego, kto się obawia, że kamerka zniknie na zawsze. Nie, spokojnie, po prostu dzisiaj mam taki dzień, kiedy ten głos i ta twarz nie do końca ze mną współpracuje, zresztą jak widzicie. Ale... mam nadzieję, że ten maksymalnie kolejny odcinek tylko będzie bezkamerkowy. Tego gówna nadal nie potrafi niszczyć, nie rozumiem dlaczego. Tak więc tam sobie nie wejdziemy, zablokowane dla nas. A po drugie, daliście mi znać, że Darth Vader, chyba Darth Vader, bardzo lubiał napierdalać tych swoich inkwizytorów, powodować im ból, żeby właśnie przez ten ból zwiększyć jakoś ich lojalność. Jest to, powiedziałbym, dziwna taktyka, będę szczery, nie jestem pewien, chociaż wiecie, to jest Imperium, to są Sithowie, to jest zła moc, tak więc nie ma się co dziwić, że trenują ludzi, spuszczając im w pierdol. Dobra, to jest umiejka, którą sobie kupiłem, czyli przytrzymaj X, żeby zadać szybkie ciosy pojedynczemu wrogowi. Nie miałem okazji jeszcze tego wykorzystać, tak więc co by tutaj innego sobie wykupić? Przytrzymaj lewy bumper i naciśnij X, żeby zaatakować i odskoczyć do tyłu. Kuszące, kuszące, ale po raz kolejny to wszystko rozbija się o fakt, jak często ja będę de facto tego używał. Wydłuż czas, kiedy zdezorientowani wrogowie będą ten, naciśnij, żeby przyciągnąć pobliskie grupy wrogów. A mam jakieś... o, zwiększa maksymalną moc. Dobra, wiecie co? Myślę, że to jest taki podstawowy upgrade, który warto mieć jak najwcześniej. Mocy staram się używać, jak tylko mogę. Chociaż bardziej mnie ara krojenie przeciwników mieczem świetlnym, dobra, dlatego też jestem gotowy. Większy jej zapas na pewno się przyda. No dobra, ekipa, a bo mamy tutaj tego, koleżkę jeszcze. Haha! Dobra, okej, okay, to nie do końca wyszło, ale damy radę. Dobra, moc zwiększona. Ja mam tutaj oczywiście... dwóch szturmowców, ale jak pięknie udało się ich tutaj zablokować. Mamy kolejnych strzelców, którzy oczywiście będą nas denerwować. Tego możemy przyblokować, wszystko w jego stronę odbić. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, chłopaki. Wszyscy jakby... moglibyście sobie w sumie odpuścić to napierdalanie do mnie z blasterów, ponieważ przyniesie wam to tylko i wyłącznie cierpienie. Mamy kolejnych strzelców, zajmę się nimi w pierwszej kolejności, a teraz możemy się na tych kolegach skupić. Haha! Haha! Zablokowany. Super dużo szybkich ciosów w jednego wroga. No dobra, nieważne, nie udało się. Za szybko umierają. Jakby nie będę narzekał, że mam wrogów, którzy po prostu szybko dostają w pierdol, ale nadal preferowałbym wytestować moje nowe umiejętności, a nawet nie mogę. Dobra, zablokować na tym niebańcu. Ała, pierdolone blastery. Jak ja ich nienawidzę. Jednego odbijam, drugiego odbijam. Dobra, wiecie co? Chuj w to. Miecz podwójny. Będziemy sobie... nie, i z tym jeszcze zużyłem. O, cholera jasna. Niektóre rzeczy nam się odnawiają automatycznie. Tego mogę w ogóle przekabacić. Tego, ała, nie zablokuje. Jesus fucking Christ. Dobra, fajnie. Oni odciągają troszeczkę uwagę. To mi na pewno pomoże. Kontra nie wyszła, ale mogę Bodemu kazać tutaj go oszołomić. Aha! Świetnie! Zajebisty kop. Odsunąłeś go z miejsca, w którym planowałeś rzucić granat. Myślę, że musimy troszeczkę nad taktyką popracować. Więcej naszej ekipy tutaj się do nas zbliża, a my lecimy dalej. Musimy się dostać do modliszki. Czy to jest nasza modliszka? Obstawiam, że tak. Wygląda jak statek, którym moglibyśmy się poruszać. Takie dziwaczne balkony, nie mam pojęcia do czego służą, ale mniejsza z tym. Na razie mamy, wiecie, trochę chaos, trochę wszyscy się na nas rzucają. Nie żebym oczekiwał, że w którymkolwiek momencie będzie lżej,
Ale jeszcze jest tutaj taki, wiecie, vibe po prostu ucieczki, zdupcania i cały czas jakieś akcje. A oni co, czekają, aż ja coś zrobię konkretnego? Zgliczowali się, mam z wami pogadać? Tak, mam z nimi pogadać. Interakcja. Siadamy, odlatujemy, nikogo już chyba nie ma. Z-95. Nieźle. Przejmujesz pałeczkę, Boat. Czułem, że będzie się palić. Widzimy się w powietrzu. Gotów? O, fajna ta nasza randka, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. To lokalizator? Drugi jest na modliszce. Jak przycichnie, to mnie znajdź. Rozliczymy się. Okej. Zaufam ci. Widziałeś dane. Mamy sporo pracy. Chyba zdałem, co, BD? Boat! Niech moc będzie z tobą. Świetnie walczysz, Carl. Zobaczmy, jak latasz. Ja wiem, że to jest takie powiedzonko Jedi, niech moc będzie z tobą, ale gdybym był takim Bode, to bym był troszeczkę sfrustrowany, bo magiczny rycerz kosmosu mówi mi, żeby moc była ze mną, a ja nie potrafię pchnąć przeciwnika z klifu za pomocą mojej myśli i ruchu ręką. Jak tam, Billy? Więc byłbym sfrustrowany, że nie mam do tego dostępu. A. Cokolwiek to jest, musi zaczekać, aż będziemy bezpieczni. Ostatecznie bycie wrażliwym na moc to oczywiście wystawienie się na wielkie niebezpieczeństwo ze strony Imperium. Z drugiej strony, kurwa, no, kto nie chciałby mieć mocy? Manipulacja umysłem, salto Jedi, spychanie, przyciąganie. No dobra, Cal, pokaż, co potrafisz. Wątpię, żebyśmy mieli tutaj sekwencje, w których walczymy w powietrzu, ale mogę się mylić. Nawet chciałbym się mylić. Droga wolna. Portal jest w trakcie konserwacji. Kiedy się przebijemy, skaczemy w nadświetlną. Musimy zaryzykować. Nadużyliśmy ich gościnności. Chłopca tam spawa ściana, a tu nagle jakiś pościg tych śmigłowców, nie, myśliwców. Mamy towarzystwo. Ach, i mamy te imperialne, klasyczne, nie wiem, wygląda to jak tost, zanim się go ściśnie. Opadniemy za nim. Przyjąłem, brawo. A, sprytne triki. Grałem w Squadronsy, tam się podobne rzeczy robiło, ale nigdy mi to nie wychodziło. Lepiej oglądać, jak to robią prosi. Dobra robota. Oby to byli już wszyscy. Nie lubię długich pożegnań. Nadlatują. Wyjdę z szyku, odciągnę kilku. Dzięki, Boat. Powodzenia. Tobie też. Do zobaczenia. Nie moglibyście mówić Bode, przynajmniej bylibyście ze mną zsynchronizowani, bo ja nie będę mówił Bode, czy tam Bode. Trzymaj się! Ani Bode. Transformacja w tryb bojowy. Powiem wam, o ile kierownica w samochodzie, mam wrażenie, pasuje do tego, jak duży jest samochód, o tyle gdybym miał statkiem kosmicznym sterować jednym joystickiem. Są za nami! Jak wyczuć taką maszynę? Nie, tylko nie nasz snajper! Brawo! Tylko nie Bode. Swoją drogą uświadomiliście mi, że jest jakby druga jeszcze opcja, że niekoniecznie on zginie, osieroci córkę albo przeżyje i będzie szczęśliwy. Może nas jeszcze zdradzić, bo ktoś ją porwał, jej grozi, wzięli ją jako zakładnika. Przeprowadź diagnostykę, a ja wyślę dane. Wysłane. Oby ta informacja się przydała. Najgorsze jest to, że straciliśmy połowę załogi, żeby się dowiedzieć, że generalnie jednostki Imperium są kurwa wszędzie. Jasne, mamy konkretne lokalizacje, ale chyba przerosło nas to trochę. Hej, BD! Hej, czy ty kręcisz holofilm? Hej! No, mamy naszego pilota chyba z jedynki. Wiesz mój lepszy profil, nie? Kopyta ze stołu, młody. No cóż, mamy szczęście. Ta książka jest kopią z archiwum Jedi. To świetnie, Sir.
Szkoda tylko, że Imperium zniszczyło całą resztę. Cierpliwości. Tej wojny nie da się wygrać szybko. Ani samotnie. Galaktyka jest wielka, droidzie. Widziałam jedynie cząstkę tego, co oferuje. Ale kiedyś powrócę na Datomirę i wyszepczę śpiącym siostrom to, czego się dowiedziałam. Nie jesteś zaproszony. Mam strasznie złe wspomnienia związane z Datomirą, bo tam był ten jeden Jedi, który przeszedł na stronę ciemnej mocy. Tak, zdradzam stare rodzinne przepisy. Trudna planeta. No i co myślisz? Marin. Dobra to. Przydałaby się sól. Nadmiar soli szkodzi zdrowiu. Ale to jest pyszne, Gris. A, ile emocji w jej głosie. Naprawdę? Hej, może zacznę wystawiać rachunki, Kal. Hej, czy ktoś jeszcze poza mną czuje swąd? Spalił resztę. Chyba nie jest aż takie pyszne, jakby się mogło wydawać. No bo nie wiem, powiedział, że za nią dokończy. Nie rozumiem trochę tej interakcji. Albo... Ty, widzę, że ci nie smakuje, mogę zjeść za ciebie. Co się w ogóle stało z naszą załogą? To jest tajemnica. Na koniec jedynki ruszaliśmy zgodni w przygodę walki z Imperium, a teraz jakby nikogo nie ma z nami, tylko ewidentnie jacyś najemnicy. Chociaż byliśmy blisko z tą ekipą. Żyroskop nawala. No świetnie. Więc to nie tak, że to obcy ludzie. Jest tu jakiś port, w którym nas od razu nie wydadzą? O nie. Pokaż układ, Kobo. Kobo? Nic mi to nie mówi, nie wiem czemu taki wydaje się być zaskoczony. Po środku pustkowia. Można by się tam przyczaić. Jeśli ktoś wie, jak naprawić modliszkę, to Gris Drytus. Damy radę? Z tego co pamiętam, to modliszka była statkiem Seer, tak więc ewidentnie każdy członek naszej załogi gdzieś sobie poszedł, a modliszka została u nas. Będąc już na pokładzie modliszki daleko od Coruscant, Cal przesyła Sogere, że zdobyte informacje wojskowe uruchamia diagnostykę. Gdy Cal rozmyśla o utraconych przyjaciołach, Bidi odtwarza nagrania załogi modliszki z nieco weselszych czasów, żeby go pocieszyć. No cóż, okej. Zanim odwiedzimy Griza. Jedno wielkie podsumowanie tego, co już wiemy. No dobra, czas pozwiedzać statek. Mam nadzieję, że będę miał tutaj już dostępne te moje warsztaty, na przykład do dopasowania sobie lepiej mojego miecza. Zobaczymy. Ja sobie jednak odkryłem, że mam dostęp do moich opcji kustomizacji Kala. Założyłem mu inne kurtki i tak dalej. Mam dostępne te pozostałe. Tylko musiałem być w trybie online. A niestety, znaczy stety, niestety przed premierą powinienem grać offline, bo takie są zasady. Interakcja, co my tu mamy? Aha. O! Lina montażowa? Nie, to nie jest umiejętność dla Bidiego. Czy to jest jakiś skin do niego? Personalizacja. Zmień wygląd Kala? Nie, nie mogę nic zrobić teraz. Odblokowano warsztaty. Miecze świetlne i Bidi można teraz personalizować w warsztatach, które znajdziesz podczas gry. Możesz zmieniać kolor miecza świetlnego, możesz zmienić jego komponenty, materiały, stan zużycia. Dodatkowo opcję personalizacji miecza możesz znaleźć podczas rozgrywki. Możesz też personalizować części, materiały, lakier i stan BD-1. Dodatkowe opcje możesz znaleźć podczas rozgrywki. Zanieśmy tak jest. Do warsztatu. Dlatego, moi drodzy, będziemy pukać do każdej skrzynki, jaką tylko napotkamy na naszej drodze. Więcej opcji wyglądu Bidiego, Kala, fryzury, brody, ubrania, miecze, uchwyty, końcówki, emitery, kryształy, lakiery. Wszystko dobry to będziemy moment, aby rzucić okiem na sprzęt. Postawa pojedyncza wykorzystuje tylko jedno ostrze miecza świetlnego. Postawa podwójna wykorzystuje całość, a podwójny chwyt... No dobra, okej. Okay. Oba ostrza miecza świetlnego, dobra. Czyli wszystko będę sobie kustomizował osobno? Nie, tu mogę sobie wybrać postawy. Okej, okay, niech zostaną takie, jakie są. Zobaczmy Bidiego, bo coś do niego tutaj odblokowałem. Fotoreceptory. Okej. Okay. Jak to śmiesznie wygląda. Wjeżdża to po prostu na niego, ale to są te soczewki, co? Krzepki, Bidi Astro. Nie wiem, Bidi Astro mi się nawet podoba, więc let's go. A podgląd? A, po prostu pozwala mi całego zobaczyć. Część.
Dobra, głowa. Cała głowa. No może być taki, wiecie, bez obudowy, może być bardziej obudowany, mniej obudowany, antenki mu się trochę różnią, kolory. Ty, ale wiecie co, tak jak na razie Billy Astro mi się całkiem mocno podoba. Niekoniecznie lina montażowa, a teraz mu uszy zmieniam. No może być taki goły, ale może być też taki fajny, ale nie, no on musi mieć antenki. Antenki będą z tego ostatniego. Korpus w takim razie, podstawowy, ojebany z tego, obudowy. Taki i krzepki, nie? Tutaj też BD Astro pasuje, ale tam jeszcze mam materiały u góry, więc zmienimy mu kolory. Dobra, jakie możesz mieć nogi? Nie, no nie możesz być taki goły BD, jakoś się musimy prezentować w tym kosmosie. Dobra, zrobimy cię takiego. Fantastycznie. Materiały zatem. Główny. O ja pierdolę, ile tego jest! Czarno-czerwony, tak! Zwycięstwo, moi drodzy. Czarno-czerwone zwycięstwo. No to co? No to chyba sobie takiego zamontuję. Niektóre te czerwone kolory chyba wynikają po prostu z tego... jakie mam... O Jezus Maria, połysk mogę mu wybrać. Mogę mieć matowego Bidiego. Dobra, niech będzie matowy w takim razie. Ja lubię wszystko, co matowe. A, i tutaj mam chyba zestaw kolorów i mogę mu wybrać jeden z tych kolorów, żeby był nałożony na całego, co? W to wyposażono, może być taki osmirydowy, szary, twardy plastoid. Teksturowana czarna guma. Może taki gumowy, no może mu pomóc. Dobra, w takim razie... A to są presety chyba. Tak mi się wydaje, mieszanka początkowa, barwy Coruscant, aha, dobra, to są zestawy barw i z tych zestawów mogę sobie po prostu jakiś kolor wybrać. Okej, okay. Nie, dobra, to jeszcze nie koniec Bidiego, materiały. Mamy drugorzędne kolory oczywiście i ten drugorzędny kolor to jest, aha, kolor na głowie, co? Nie, no to też weźmiemy sobie gumę i zjedziemy tym połyskiem, żeby on był taki raczej zunifikowany miał wygląd. Akcenty w takim razie, o, tu wybieram akcenty, co? No dobra, gdzie jest najfajniejszy czerwony, jaki tutaj się znajdzie? Albo czarny-biały, czarno-biały Bidi. Nie, na razie pójdziemy w czerwonego. Ale też połyskiem zjedziemy na sam dół, niech będzie totalnie matowy, czerwony droidów i co? I wygląda zajebiście. Szczerze trochę jak wyciągnięty z First Order albo z Imperium. Kurde, za bardzo się cofam cały czas. Stan, zadbany, doskonały, aha. Mogę mu dodać po prostu rysy. Nie, Bidi musi być w doskonałym stanie, a przynajmniej teraz. Będziemy dobierali sobie stan Bidiego zależnie od tego, jakie będziemy przeżywali przygody. No i co, mamy tutaj parę różnych kawałków miecza, emitery. Ja zawsze byłem fanem długich mieczy. Trudno mi to wytłumaczyć, ale mamy samo ostrze. O Jezus Maria, ile kolorów ostrza na dobry początek! Może być różowe, tak. Może być białe, niebieskie, zielone. Nie no, fioletowy mnie kusi chyba na razie jak najbardziej. Oczywiście, jak mój idol Samuel L. Jackson. Trochę jakby nie, czerwonego nie mam, a czerwony jest kuszący. Nieważne co sobą symbolizuje czerwony jest kuszący. Dobra, bierzemy fiolet w takim razie. I za bardzo z tego wszystkiego wychodzę. Dobra, nie będę sobie takiego kruciaka robił. Myślę, że jeżeli chodzi o emiter, to zostawimy taki. Jak tego jest dużo, ja pierniczę. Nie wiem, który wygląda lepiej od poprzedniego. Ale niech będzie na razie ten miecz taki, wiecie, prosty. Tutaj mamy pustelnika, różnego rodzaju uchwyty, ale ten wydaje się dawać dobry chwyt, ale mniejsza z tym. Dajmy na przykład taki, czemu nie? Mamy łącznik środkowy. Łącznik środkowy, no żaden do końca do mnie nie przemawia, ale niech będzie ten. Ten uchwyt niech będzie w miarę dopasowany do tego poprzedniego. ty. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby po prostu wszędzie automatycznie jakby z drugiej strony wybrać to samo. No i co? Mamy podgląd miecza. Jeden wygląda tak, drugi wygląda tak. No, myślisz, jak walczymy dwoma mieczami, to nie jest to pięknie symetryczne, ale mniejsza o to. Materiały. O ja pierniczę, ile tych kolorów jest. Może być złoty, ciemne żelazo, stop i metal. Może złoty miecz sobie zrobię? Kurde, czemu nie? Złoty miecz może budzić respekt wszędzie dookoła. Chrom ewidentnie ma tutaj takie przebłyski kolorowe. Niczym benzyna na ziemi. Wiecie co? Spróbujmy złotego. No i oczywiście matowy, czemu nie? Po co ma mi się coś błyszczeć przy pasie? Dobra. Tererere, w takim razie zastosuj, cofnijmy się. Kolor drugorzędny. Tutaj już mam jakieś dwie różne barwy, które mogę wybrać. Ten drugorzędny kolor to jest po prostu na takich pierdołowatych akcentach tu i tam. Teksturowana czarna guma. Dobra, weźmy gumę w takim razie. Zjedźmy tym, tym połyskiem na minimum. Nie wiem dlaczego, na razie do mnie przemawia brak... brak jakiegokolwiek połysku. Gdzie ten akcent się niby znajduje? Nie mam zielonego pojęcia. Zmieniam te kolory cały czas i... Aha, dobra. Te śrubki się zmieniają. Come on. Dobra, wiecie co? Śrubki może też niech pozostaną złote. Zjeżdżamy połyskiem na sam dół. Będzie git. W miarę dopasowane do siebie. Okej. Chwyt.
O Jezus Maria, chwyty też mogę dopasować. Powiem tak, pokazuję wam to teraz po raz pierwszy, żebyście sobie to zobaczyli, ale nie mam zamiaru tego pokazywać za każdym razem. Będę sobie customizował miecz w momencie, kiedy nie będzie nagrania. Okej, okay. Jeszcze stan na koniec. Doskonały, zadbany. No nie, no, no mój miecz musi być chyba doskonały. Może pod koniec gry zrobimy sobie wiekowy. Ale na razie niech Kal i wszystko, co posiada, będzie piękne po prostu. Dobra, zastosuj, miecz zrobiony. Złoto-czarny miecz. Niewątpliwie... No, sprawia wrażenie bardzo ekskluzywnego. Dobra, udaj się na koboch. Mamy tutaj oczywiście miejsce do medytacji. Po chuj leżeć na łóżku, jak możemy medytować na podłodze obok. Odpoczynek mi się przyda, zresztą nie będzie mnie nic kosztował. Mam różne postawy. Nie, będziemy sobie trzymali miecz podwójny i dwa miecze. No i czarno-czerwony, matowo-gumowy bidi. Bardzo mi pasuje. Co mamy tutaj? Aha, mogę rozmyślać na temat słuchawek. No dobra. Nie używałem ich od złomowiska na Brace. Dał mi je Prauf. Ach tak, Prauf. Nasz najlepszy przyjaciel na złomowisku, któremu chcieliśmy uratować życie i musieliśmy użyć mocy, więc nas odkryli, ale żeby oni nie wiedzieli, że to ja, to on powiedział, że jest Jedi, więc go zabili, a my pamiętamy jego poświęcenie po dziś dzień. Skrzynka z narzędziami Kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Nie powiem wam żadnej ciekawostki na ten temat. Pióro ptaka Shio powinno przynosić szczęście. Ach, tak. Kiedy byliśmy chyba na Kaszyk, tam było to ogromne drzewo, czy tam Kasik, nie jestem pewien, jak się to czyta. Nie mam tutaj języka Star Warsowego wyuczonego na pamięć. Tam były jakieś takie właśnie dzikie, wielkie ptaki. Solniczka Griza. Ale gdzie zostawiłem pieprz? A, no to nie ma się co dziwić, że soli nie ma w daniach, jeżeli tutaj jest jego solniczka. Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. No i mamy rozwalony holokron z dziećmi wrażliwymi na moc. Dobra, czarno-czerwony bidi, złoty miecz świetlny, wygląda to wszystko zajebiście. Lecimy! O, przepraszam, w takim razie. Na koboch! Wygląda dość pustynnie. Przynajmniej loading jaki ekspresowy. A to co? Oho, 17 krążowników Imperium otacza planetę. Nie, to tylko ogromna anomalia grawitacyjna w kosmosie, która zaraz pożre planetę. Co się odpierdala? Zero. Lądujmy. Przyjdziemy, znajdziemy tam naszego pana pilota, mechanika. Ej, mordo, naprawisz mi modliszkę? Weź, synek, spierdalaj! Nie widzisz, że mi pożre planetę za chwilę? Wszystkie systemy padają. No to możemy odlecieć i uciec. A, to dobra, biorę się do roboty. Startuje silniki. Jestem mały. To te małe. Jak oni się nazywają? Java? Java? Nie dolecimy do hangaru. Nie Java. Lądujemy. Podoba mi się to, że dużo statków w Star Warsach działa na zasadzie właśnie transformowania się w różne inne formy, żeby zmieniać, jakby dopasowywać się do sytuacji. Żyjemy. Ledwo. No to teraz więcej rzeczy jest do naprawienia. Spalone. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. A, chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza. Wow! Dobrze. Chodź. Muszę się dopasować kolorystycznie do Bidiego ostatecznie. Jeżeli ja będę mógł stworzyć Jedi pustelnika w kolorach czarno-czerwonych, w stylu takiego Obi-Wana Kenobiego, o Jezus, ależ będę przeszczęśliwy. No to co? Mamy naszą pierwszą planetę, naszą pierwszą swobodną planetę. Jak się to prezentuje? Dobra, chuja tutaj widać, lecimy po prostu przed siebie. Woohoo! Tak, tu spokojnie. Prawo by się to spodobało. No, wygląda to całkiem dobry, pięknie. Mały. Daleka droga przed nami. Niewątpliwie. Oczywiście, że musieliśmy robić lądowanie awaryjne gdzieś w dupie i dopiero potem z buta zasuwać do tej całej kantyny. Nie było salta Jedi, halo! O, teraz, salto Jedi! Zobaczmy, jakie potworności okay. Będą nas tutaj powstrzymywać. Czyli Gris jest po drugiej stronie? No. Pozwolisz, że się temu przyjrzę? Widzicie tego stegozaura wielkiego? Dobra, mamy wizjer w takim razie. Co ten wizjer nam pokaże? Wizjer Bidiego. W trybie wizjera naciśnij prawy stick, żeby użyć lornetki.
A dobra, no tak, Bidi się zamienia w lornetkę de facto. Nie, to nie stegozaur, to trontożółw. Okej. Okay. Dobra, mogę umieścić znacznik na trontożółwiu. Wielka bestia. Najdź kursorem na znacznik, aby otworzyć jego położenie na Hollow mapie. Okej. No i mamy trontozaura. Nawet ma swoją własną tutaj formę na tej mapie. Dobra, zobaczmy, co jeszcze w takim razie tutaj wypatrzę. Być może coś się uda. Kontroler tutaj wibruje, kiedy zbliżam się do czegoś interesującego, tak więc może jakieś inne obiekty uda mi się wypatrzeć? Jakieś skrzynie, nie skrzynie, coś takiego? Holomapa, nie holomapa? No nie, wydaje mi się, że jedyne, co w tej chwili nas interesuje, to trontożów. Mogę sobie oddalić i przybliżyć, no tak, może teraz więcej tutaj wypatrzę. Nie wiem, czy to jakby jest jak w Zeldzie ostatniej, czy też, nie wiem, Phoenix Immortal Rising, że sam sobie muszę dodawać znaczniki do mapy. Jak wiele będę miał okazji, żeby z tego korzystać? Zapomniałem kompletnie w ogóle. Ty, a co to jest? Aha, widok spersonalizowany, widok domyślny, aha! Aha, okej, czyli jak zmieniam Bidiego, to zmienia się wygląd tej jego lornetki. Rozumiem, rozumiem. Niestety, Bidi może być tylko i wyłącznie lornetką, nie może być latarką. To teraz, jak ja mam tam dotrzeć niby, halo? Dobra, z powrotem po prostu. A nie, nie z powrotem, ja przyszedłem przez tę dziurę tutaj. No dobra, ciekawi mnie jedno. O, fioletowe miecze, let's go! Chociaż ten fioletowy nie do końca się ze złotym zgrywa. Ale już w dupie to teraz mam. Liczy się blichtr i prestiż. Jak się rzuca tymi mieczami? O, dobra, leci jeden do przodu. Dobra, chowaj miecze, mordo. Nie będziemy tutaj straszyć wszystkich zwierząt w okolicy. Ajajaj, myślałem, że muszę kliknąć. No dobra. Ostatniego Luker Hulka widziałem na bratce. Dawno temu. Prawo. Luker Hulka? I co byś powiedział na to? Przepraszam, czy to jest dalej, jakby inna nazwa na tego brontozaura? Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części. Ło, boziu, boziu, dobra, już tutaj widzę całą masę miejsc, które dopiero później się mi pojawią, będą skrótami, które odblokuję w późniejszym czasie. Tu nie pójdę, tam nie pójdę. Mamy medytację, która w tej chwili nie jest mi do niczego potrzebna. O, dowiedziałem się jednej rzeczy, którą podobno ludzie odkrywają po bardzo długim czasie. Te gówna, no właśnie, mogę ścinać. Kaktusowa kula. Czekajcie, co to dokładnie jest? Podróż, personalizacja, ekwipunek. Tutaj to pewnie znajdę. Nasiona skoboch. Kontynuuj eksplorację, bo odkryć ten skarb ustali, dla kogo jest cenny. Jeżeli widzę takie zielone świetliki przy roślinie, powinienem to ściąć, no żeby móc je sobie zebrać. Tak więc to będziemy robili. Oczywiście większość tych kaktusów mogę oczywiście ściąć. Mam kurwa miecze świetlne. Ale tylko tam, gdzie są te świetliki, mogę coś sensownego z nich wyciągnąć. Nieźle. Co to za drzwi? Te wrota chyba nie działają. Wow. Kal, nie chcę obrażać twojej inteligencji, ale wydaje mi się, że nie potrzebowałeś robociego skanu, żeby dojść do takiego wniosku. O! Udało się. Czuję, że mój głos się już rozkręcił. Jestem szczęśliw. A co mamy tutaj? Jakieś echo chyba do wyczucia. Jaka jest historia tej planety? Czekaj! Stój! O! Kurwa! To było to czekaj, stój, ten cholerny robal? Dobra, mogę tutaj rzucić mieczem, możesz by go wyciągnąć? Mogę! Hej! Dobra, nawet nie musiałem go blokować! Uuu! Przeciąłem go na pół! Co to jest za gówno? Halo, skanuj Bidi. Drgawiec, o, poradnik taktyczny. Uważnie słuchaj odgłosów czekających w zasadce. O nie, come on! A nie mogę po prostu napierdalać w prawą gałkę, żeby być może przypadkiem się na nim zablokować? Ty, a ciekawe, czy mam poradnik taktyczny. Ustępuje ci szybkością, wykorzystuj dystans, swoją zwinność. Gdy czyta w umyśle, jest nietykalna. Paruj ataki, aby zaburzyć jej koncentrację lub wytrzymaj, dopóki ten efekt nie wygaśnie. Aha! Okej, okay, rozumiem. Zadawałem sobie cały czas pytanie, czy ja jestem w stanie ją powstrzymać? I nie, nie byłem w stanie jej powstrzymać. Nawet poradnik taktyczny mi mówi, że muszę to po prostu przeczekać. Dobra, coś tutaj... O! O cholera, ty robalu pieprzony! A cię wezmę i potnę. Pierwszy ofiarę moich nowych fioletowych mieczy. W sumie tego samego miecza, ale z innym kryształem. Robale. Zardzewiały. Tak jak wszystko wokół. Uszkodzone droidy wydobywcze. No tak, wygląda to tutaj na jakąś taką miejscówę kopalnianą, tak więc być może to była planeta po prostu, na której wydobywano minerały. Chociaż na której planecie tutaj nie wydobywano minerałów. Dobra, jak wygląda moja trasa? Ewidentnie muszę iść tutaj przed siebie, ale tutaj mamy coś takiego śmiesznego, salto Jedi pobocznego. Chyba, być może, może jakaś skrzynunia. Dobra, zapukajmy się, dowiedzmy, co w środku. Barwy, coś dla droida, coś dla miecza. Jo, fotoreceptory. Z Daszkiem, ojej. Będzie na słoneczku przynajmniej. Bezpieczny, nie porazi go. I w jego przypadku, nie wiem, nie zniszczy soczewek w jego oczach. Bo to byłby dla mnie większy minus. Zabezpieczyć statek, takie są rozkazy. Siema. Woohoo! Ojebany granatem we mnie rzucił. O, jeszcze we mnie strzelił. Jak śmiesz, droidzie.
Pięknie. Jeździec chaosu, co? Nie, żadnych ocalałych. Zrozumiano? Skąd ta pewność? Statek jest wciąż. Macie to pilnować, żeby żadnych nie było. Rozumiesz? O, już wiem. Zrozumiano. Statek zostanie uwolniony. Za jeźdźców chaosu. Za jeźdźców chaosu. Okej, okay, rozumiem. Czyli jacyś bandyci tutaj mają ewidentnie swoją bazę i nie podoba im się fakt, że tutaj ktokolwiek sobie wylądował. No dobra! No spróbujemy się zająć w takim razie jeźdźcami chaosu. Zobaczymy. Strzelacie? Hoj! No, oczywiście, że strzelają. Dobra, te dronki bym najchętniej na dobry początek załatwił. Ała! Nie, nie, tego? Dobra, najpierw dronek, a teraz się zajmiemy tym jebańcem. Mogę mu na przykład... No dobra, mogę go pchnąć, to niewiele zmieni. Ej! Dobra, kolego, bij! O, jeszcze jedna kontra. Świetnie, wybrałem idealny moment. Oho! Przeciąłem mu rękę i rdzeń kręgowy. Jakich pamiętam. No nie wiem, czy to separatyści. W co ten Gris się wpakował? Skanujemy. Jaki będzie poradnik taktyczny. Dobra, jakby póki nie będę miał mega problemów z danym wrogiem, to raczej nie będę inwestował w sprawdzanie poradnika taktycznego. Jakby walka się wydaje być standardowa. Jo, mogę sobie doświetlić też mieczem oczywiście. Ale BD oczywiście od razu ruszył do akcji. A nie, czekajcie, ja miałem jakiś przycisk konkretny, żeby mieć tą latarę, co? O, tak, L1. Dobra, skanuj, BD. O. Zmiażdżony poszukiwacz. Co najmniej jeden poszukiwacz może być... Dobra. O, kurwa, tu robalu! Dobra, w dupę mnie pocałuj, kolejny przecięty. Miałem nasłuchiwać i co robię? Nie nasłuchuję. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Zbadaj. Brontozaury. Ciekawe miejsce do życia. No muszę przyznać, całkiem tutaj ładnie. Słońce pięknie świeci. Dziwne robale zakopane w ziemi atakują cię, kiedy tylko chcą. A ty nie możesz wiele na nich poradzić, poza przecięciem ich mieczem. Jest dobrze, jest fajnie, podoba mi się. Dobra, co my tutaj mamy? Czy to są jakieś liny, liany? Nie chcę tutaj skoczyć na śmierć, tak więc dobrze by było się jakoś zorientować. Nie widzę niczego, do czego dałbym radę się przyciągnąć. Nie widzę też takich standardowych krat, po których łaziłem wcześniej. Czy ja po tej ścianie dam radę się poodbijać? Powiedziałbym, że tak. A może nawet dam radę... Nie, nie dam rady po niej przebiec. Cholera, nie widzę innej opcji, jak po prostu spróbować tam doskoczyć i się tego jakoś... A nie! A, dobra, przecież pnącza tutaj są. Jakże ja mogłem pnączy nie zobaczyć? Dobra, tutaj chyba... Jo! Dobra, myślałem, że po tym przebiegnę. Nic bardziej mylnego. To olbrzymi krater? Wow! Prosta robota. Pilnować urwiska, miażdżyć tutejszych, podziwiać widoki. Nikt się tędy nie przedrze. Chyba, że z dziurą po blasterze. Ciekawe, czy dadzą mi awans za wykonanie dobrej roboty. Wtedy każę innym droidom pilnować urwiska. A, wtedy nie będę mógł podziwiać widoku. Ci dopiero szkopu. O Boże, jak ja uwielbiam te droidy! Nie, przykro mi droidzie, przykro mi droidku, że zniszczyłem twoje marzenia o tym, że awansujesz i będziesz wiódł spokojne życie menedżera. Ale niestety, każdy z nas ma tutaj swoje cele. Aktywacja, mamy skrót do początku, co się w ogóle bardzo dobrze składa, ponieważ, moi drodzy, ja sobie lecę zapisać gierkę. Oszczędzimy trochę czasu. Gdyż inaczej gierki tutaj zapisać się nie da, tak mi się wydaje, chyba że mamy jakieś potężne checkpointy, które nam gra daje. Więc ja sobie tutaj pójdę, klęknę, zapiszę stan gry, a z wami się pożegnam. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Powiem tak. W końcu gra się przed nami otwiera, jesteśmy na wielkiej planecie, tutaj się pojawi pewnie dużo nowych rzeczy. No i co? No i się okaże, jak będzie wyglądała nasza Jedi przygoda. Coś mi tu powiedziało, że trening pustki jest dostępny. O, trening! Aha, ja mogę sobie pewnie testować. Dobra, atakowanie, blokowanie, odbijanie, parowanie, unikanie. Dobra, opuść trening. Ale to miło z ich strony, że mam taką dedykowaną miejscówkę, gdzie mogę sobie potrenować. W głowie ewidentnie, ale to się powinno przełożyć na faktyczne umiejętności. Czy ja chcę koniecznie te podwójne miecze? Muszę to jeszcze do końca przemyśleć. Nie jestem pewien, czy tak bardzo mi pasują, ale szczerze mówiąc nie mam wystarczająco doświadczenia, żeby to stwierdzić. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam w takim razie za oglądanie odcinka. Łapy w górę, jeżeli się podobało. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa, pa.